No, komentarz może być jeden, krótki i treściwy. Stal wykorzystała kluczowe momenty, nawet bym powiedział pół momentu, a my nie wykorzystaliśmy. Cztery strzały Stali i trzy bramki. Fantastyczna skuteczność. My 17 uderzeń, jedna bramka. Słaba skuteczność. I tak wygląda piłka nożna. Musisz być skuteczny, musisz po prostu być konkretny i ten procent skuteczności mieć na wysokim poziomie, żeby wygrać mecz. Dobrze rozpoczęliśmy, tak jak chcieliśmy. Kontrolowaliśmy tą grę, wyrównaną grę, ale no niepotrzebny faul w bocznym sektorze. Myślę, że nieudane dośrodkowanie, gdzieś przedłużone przez Prokicza i piłka wpada do bramki. No taka jest piłka nożna, no trzeba mieć to coś, ten magic touch, żeby zdobyć tę bramkę i Stal miała. Zarówno przy trzeciej bramce, jak i przy pierwszej. No my tego nie mieliśmy. Bombardowaliśmy bramkarza, dobijaliśmy, ale nie byliśmy konkretni i przez to przegrywamy. Na pewno druga połowa, chciałbym, żeby tak mój zespół wyglądał. Żebym powiedzieć, że drugą połowę zremisowaliśmy 1-1 i po taki wynik minimum tu przyjechaliśmy, a myśleliśmy i wierzyliśmy, że zdobędziemy tu 3 punkty. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu, niczym nas Stal nie zaskoczyła, a wręcz my stworzyliśmy sobie te momenty, o których rozmawialiśmy, które chcieliśmy, ale no w życiu trzeba być konkretnym, my nie byliśmy konkretni i dlatego przegraliśmy mecz. Musimy po prostu wiedzieć, że w piłce nożnej konkrety są najważniejsze i nad tymi konkretami na pewno będziemy się skupiać. Mamy kolejny mecz w piątek z Ruchem Chorzów i musimy do niego bardzo dobrze kolejny raz się przygotować, bo na pewno trudny mecz nas czeka, ale gramy u siebie przed własną publicznością i tam będziemy musieli odbić to, co tutaj nam się nie udało. Na pewno nie będzie to łatwy mecz, bo wiemy, że Ruch jest bardzo dobrym zespołem, ma bardzo dużo dobrych zawodników i tutaj zadanie będzie czekało nas ciężkie, ale wierzę w mój zespół, że on potrafi skutecznie grać, skutecznie bronić, skutecznie atakować i że będziemy mogli właśnie na dobrym poziomie grać w tym meczu. Myślimy już o kolejnym meczu, na pewno musimy trochę ochłonąć, emocje muszą spaść z nas, ale nie ma czasu na rozpamiętywanie, tylko trzeba grać dalej. Wiemy, jaki cel przed nami jest postawiony, wiemy, o co gramy. Nie są to na pewno łatwe momenty, ale w takich momentach kształtuje się charakter i kształtuje się zespół. Ja wierzę w ten zespół. Na pewno złość jest w tych chłopakach. Sami wiedzą, że no, konkret jest najważniejszy. My nie byliśmy dzisiaj konkretni, dlatego nie wygraliśmy tego meczu. Nawet go nie zremisowaliśmy, przegraliśmy. Gratulacje dla Stali Rzeszów. My gramy dalej i walczymy o każdy punkt bardzo mocno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do pana trenera? Proszę bardzo. Grzegorz Zimny, Retro Football. Panie trenerze, jak duże znaczenie w kontekście walki i utrzymania może mieć pańskim zdaniem terminarz? Bo terminarz wydaje się dla was bardzo trudny. Macie trudne wyjazdy. Czeka was kolejna długa podróż do Rzeszowa. Wyjazdy do czołowych zespołów, do Wisły, do Krakowa, do Łodzi. Do tego jeszcze wyjazd do Opola. Przecież Odra też jest mocno zamieszana w walkę o utrzymanie, więc na pewno będzie trudno. Nie obawia się pan terminarza? Jakie on może mieć znaczenie? Nie obawiam się terminarza. Jeżeli będziemy tak funkcjonować jak w drugiej połowie tutaj w Rzeszowie, jeżeli będziemy skuteczni, to na pewno się nie obawiam terminarza. Taka jest drabinka, taki jest terminarz. Trzeba do niego umiejętnie podejść. Mamy wszystko ustalone, jak mamy funkcjonować, kiedy wyjeżdżać, kiedy, gdzie trenować i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to, no, jesteśmy zawodowcami, także tutaj nie obawiam się tego. No, tu trzeba w każdym meczu wyjść na boisko i pokazać swoje umiejętności i przede wszystkim te umiejętności takie konkretne, to co powiedziałem. I tutaj, no wiadomo, no, terminarz zawsze można narzekać, ale byłoby to bardzo proste, gdybyśmy narzekali na terminarz. To każdy musi z każdym zagrać, także zabierzemy się na pewno do tego, tak jak do tego przyjazdu tutaj. Bardzo dobrze logistykę ułożyliśmy i wszystko związane z tym przyjazdem. Byliśmy dobrze dysponowani fizycznie, czy nawet bardzo dobrze, no ale tak jak powiedziałem, konkrety
nie byliśmy konkretni. Wierzę, że w następnych meczach będziemy konkretni i damy radę i osiągniemy ten cel, który sobie zamierzyliśmy.